Krakowskie lotnisko z wielką pompą, dosłownie w przenośni, powitało dzisiaj 20 linię lotniczą operującą z Balic. Duński Sterling, bo o nim mowa, uruchomił dzisiaj nowe regularne połączenie na trasie z Krakowa do stolicy Danii, Kopenhagi. Z okazji okrągłego jubileuszu lądującego Boeinga przywitali salutem wodnym lotniskowi strażacy. Sterling to największy w Skandynawii i czwarty w Europie niskokosztowy przewoźnik. Witamy pana Pera Olofa Hola. Per Olof Hall, dyrektor sprzedaży Sterlinga, uważa, że Polska to bardzo obiecujący kierunek. Oprócz oczywistych aspektów turystycznych, uruchomienie połączenia pozwoli na rozwój polsko-duńskich kontaktów kulturalnych, jak i biznesowych. Kraków to bardzo interesujący kierunek. Ma szansę stać się drugą Pragą w Europie Wschodniej. Nie tylko Kraków jest ciekawy, ale również całe jego otoczenie. Możliwość jazdy na nartach w zimie oraz turystyka przygodowa. Wszystkie te formy aktywności sprawiają, że obszar Krakowa jest bardzo interesujący. Oczywiście nie tylko Kraków, ale i bliskie sąsiedztwo innych atrakcji przekonało nas do uruchomienia tego połączenia. Uruchomione dzisiaj połączenie pomiędzy Polską i Danią jest pierwszym tanim połączeniem lotniczym na tej trasie. Kilka lat temu operował na niej skandynawski SAS, jednak zawiesił swoje operacje. Przewoźnik już teraz jest bardzo zadowolony ze sprzedaży na nowym kierunku. Obłożenie na pierwszych rejsach wynosi powyżej 80%. Współczynnik obłożenia na trasie z Kopenhagi do Krakowa jest bardzo wysoki. Samolot był prawie pełny. Podczas pierwszego rejsu niewykorzystanych było tylko 10 miejsc, w kolejnym 20. Są to oczywiście niewykorzystane miejsca. Widzimy bardzo obiecujący trend, który nas satysfakcjonuje. Zadowolenia z uruchomienia nowej trasy nie kryje także Kamil Kamiński, prezes krakowskiego portu. Uważa, iż uruchomienie bezpośredniego połączenia na tej trasie to ogromne korzyści zarówno dla lotniska, dla miasta, jak i dla całej Małopolski. Samoloty duńskiej linii będą operowały do Krakowa na razie 3 razy w tygodniu, we wtorki, czwartki i niedzielę. Jeśli jednak będzie takie zapotrzebowanie, przewoźnik nie wyklucza zwiększenia częstotliwości na tej trasie i dalszej ekspansji na polskim rynku. To nasz pierwszy lot. Chcemy, aby to nowe połączenie się rozwijało. Jeśli to zaobserwujemy, a współczynnik wypełnienia samolotów będzie wysoki, będziemy się zastanawiać nad dalszym rozwojem.